W sobotę 21 listopada na rynku w Jaworznie odbyła się prezentacja książki pani Renaty Lisik-Warszawskiej pod tytułem Spowiedź Grzecznej. Każdy, kto tylko chciał, mógł taką książkę zakupić i jednocześnie pomóc dziewczynce 4-letniej Marcelince i jej mamie. Cały zysk ze sprzedaży książki idzie na rehabilitację i dalsze leczenie dziewczynki. Jest to akcja Związku Dużych Rodzin czy Plus koło w Jaworznie. Zbieramy na rehabilitację i leczenie Marcelinki 4-letniej, która ma rozszczep wargi i zębodołu oraz autyzm. Jest to akcja promująca też książkę naszej jaworznickiej pisarki, pani Renaty Warszawskiej, książka Spowiedź Grzecznej. Zakup tej książki jest przeznaczony, kwota za zakup tej książki przeznaczona jest na rehabilitację i leczenie Marcelinki. Jest z nami również pani autorka tej książki, pani Renata, oraz z zarządu pani Beata Miazio. Pani Renata, jak nam powiedziała, nigdy nie prosiła o pomoc, jednak sytuacja zmusiła ją do tego. Nie miała już wyjścia. Przez pandemię zostało odwołanych dużo zabiegów operacyjnych dla Marcelinki. Chcąc, by dziewczynka mogła być rehabilitowana i leczona, pani Renata wydała książkę, by z jej sprzedaży, choć w jakimś stopniu, pokryć koszty leczenia dziewczynki. Dzięki wielu dobrym sercom, dzięki Wam, sobotnie spotkanie udało się. Dużo osób postanowiło pomóc dziewczynce, książki super się sprzedały. Marcelinka dostała również pampersy. Po raz kolejny pokazaliście, że potraficie pomagać i jesteście wielcy. Pani Renata, serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną pomoc. Kochani, w czasie tak trudnym dla nas wszystkich dziękuję, że przyszliście na rynek w Jaworznie i pomogliście mojemu dziecku, nabywając książkę albo przynosząc pampersy. Jestem bardzo wzruszona rozmowami z mieszkańcami Jaworzna. Za każde słowo otuchy, zrozumienia i szczerych słów zdrowia dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim i Marcelinki. Jestem wzruszona. Zaczęłam na nowo wierzyć w ludzi. Życzę Wam zdrowia. Dziękuję.